panowie, witajcie ponownie, witam was na torze Łódź razem z marką Suzuki. Przyjechaliśmy tutaj pojeździć sobie i posprawdzać, jak się spisują nowe, tudzież odświeżone, tudzież też i już znane wam wcześniej modele marki Suzuki. W tym na przykład noweczkę 8R. Dwumetrowcowi ciężko jest znaleźć maszynę na tor, jak się okazuje, przynajmniej mi. Tak, żeby było, wiecie, fajnie, szybko, przyjemnie i bezpiecznie, żebym się czuł. Nie bez powodu wybrałem ten oto sprzęt. Na pewno nie będę dzisiaj wszystkich motocykli wam przedstawiał dokładnie, gdyż ponieważ najzwyczajniej w świecie ciężko jest to wszystko ogarnąć, zebrać myśli i powiedzieć coś konkretnego na ich temat. Niemniej jednak na pewno po kolei będę się starał te maszyny w tym roku wam przedstawić. Zaczynam dzisiaj tak naprawdę od modelu, który mnie najbardziej interesuje z oczywistych względów. I jeszcze raz powtórzę, zaraz zobaczycie na torze, dlaczego konkretnie ta maszyna, a nie inna. Nie muszę przedstawiać. Co tam? Siemacie. Co tam, jak tam nagrane? Patrzcie. Bistrom 800, fajny silnik. Ten sam silnik w sportowym body. Tak. Zobaczcie. 270 stopni wykarbienia, ponad 80 koni. Mega chce jeździć. Bardzo, my się lubimy ten silnik. A teraz jest też WSX 8 RZ w sportowym body. Który wolicie? Zauważasz różnicę? W charakterystyce oddawania mocy? Tak. No. Jest przestrojony. Zdecydowanie, prawda? To nie jest tak, że tylko wsadzili ten sam silnik w inną ramę i dali owiewki. Nie, nie, nie. 84-85 koni. Jest i jeden koń różnicy. I z momentem chyba jest jeszcze. Momentu zmiana. Nie znalazłem na stronie, więc nie wiem, co jest z momentem. Mi się wydaje, że tamten bardziej momentem tak ciągnie jest. Prut z dołu, tak. A ten chce jechać górą. A który dzisiaj najlepiej? Tak naprawdę na ten tor i ten park maszyn, który mamy dzisiaj, moim zdaniem, te dwa. Tak. Tak. No właśnie przed chwilą o tym mówiłem, że nieważne, która maszyna, zresztą to zaraz będziecie widzieli na przebitkach z samej jazdy i co tam starałem się wydukać, skupiając się na tym, żeby się nie zabić na tym torze. Znaczy nie zabić, no, żeby nie wywalić maszyny, mówiąc krótko. No to dla mnie dwumetrowca, tylko Bistrom, no bo jest gabarytowo odpowiedni, mogę sobie przyjąć odpowiednią pozycję. Świetnie mi się jeździło GT-kiem, GX, jak się przyzwyczaiłem, był spoko. Paradoksalnie najgorzej mi się jeździło 800. Ale słuchajcie, ja przed sekundą dosłownie nagrywałem o tym motorku i też będzie wspomniane, że długi się na nim nie mieścił i że mu się jeździło źle. Więc wiecie, ale przy moim wzroście na tym jest rewelacja. Jest tak ergonomicznie świetny motocykl, że nie wiem. Bistrom 800, znacie moje zdanie. Ja tam bardzo lubię ten motorek. Moim zdaniem, tylko że on tu fajnie jeździ, ale napiszcie Kamilowi dużo komentarzy, żeby poszedł do Suzuki i go zabrał na prawilny test terenowy, bo on robi dopiero w szutrach i wtedy jest fajnie. Właśnie też o tym już wspomniałem, że nie ma innej opcji, muszę go zabrać po prostu na dłuższą jazdę. I szczerze mówiąc, jakby wszystkie stereotypy zostały utwierdzone w mojej głowie, czyli tysiączki na takim torze dość jasnym są bezsensowne i sposób oddawania mocy. Czy Bistroma, czy 8 R-ki, czy też S-ki, jak to boli, w tej wersji Naked. Jest jedna S-ka. Jest jedna S-ka, tak. Jeszcze się do niej nie dorwałem, szczerze mówiąc, ale no wiem mniej więcej, jak to działa tutaj. To sposób, w jaki to oddaje moc, powoduje, że nie wiem, dobra, ta kontratrakcja tak mnie wycinała, że nie byłem w stanie dogonić się na dużo większym pojemnościowo i mocowo motocyklu, nie? No nie, ten jest zdecydowanie zwinniejszy na ten tor, dlatego ja się dzisiaj skupiłem na tym motorku, bo to jest dla niego fajne środowisko. 1000 cm i GX,
fajny motocykl, ale moim zdaniem, nie wiem, ty mówisz teraz w tym odcinku o wszystkich w ogóle? Wszystkich po kolei. Okej, okay. To ja się dopowiem do GX-a. Moim zdaniem GX po doświadczeniu tu torowym, bo tym to wiecie, przyleciałem sobie 300 km, to ja wiem o nim mniej więcej już sporo, ale o GX-ie wiem tyle, co pojeździłem tu po torze. Jest pozycja zdecydowanie bardziej zrobiona pod turystykę. Grand Tourer. To, co pokazywali te trójkąty, jednak dużo bardziej wyprostowana pozycja. Kierownica jest dużo bardziej pod pozycję wyprostowaną. I tutaj jak chcieliśmy świrować i dzidować, to po pierwsze jeździłem drugim biegiem cały tor. Tak. No, gdzieś na trójkę dało się przepiąć, ale to było tak na sztukę. Bo przepinałem trójkę na prostej startowej, ale potem pomyślałem, po co ja to robię, jak ja jadę w połowie obrotów. Więc na dobrą sprawę tą dwójką praktycznie dojeżdżacie gdzieś w okolice prawie pod czerwonej, trzeba hamować, bo jest pierwszy zakręt. No jest duży, no tysiączki to... Trzeba przyznać, że te wszystkie systemy kontroli trakcji, sterowania, nurkowania i tak dalej, do tego trzeba się przyzwyczaić, ale to tak. Bardzo pokazuje właśnie, jak bardzo one trzymają tutaj, jak tak. Bezpiecznie się dzisiaj czuliśmy, kurde, ja nagrywałem, jak bezpiecznie było tutaj. Ja stanę na pegu, to będzie, wiecie, tak. Patrzcie. Teraz jesteśmy prawie równi. Dalej mi brakuje. Ten sprzęt, jak go tylko zobaczyłem na pierwszych zdjęciach, bodajże z EICMA, no zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Cały czas konsekwentnie, nie wiem po co go nazwali, skomplikowali tak nazwę, bo to jest GSX-S GX. Mogli po prostu zrobić z niego bandziora i byłoby pozamiatane. Natomiast fajnie konstrukcyjnie przemyślana maszyna. Bardzo fajny silniczek. Tak jak już to wcześniej nadmieniłem, tutaj w warunkach takich torowych, nie dla mnie, troszkę zbyt mało wygodny dla dwumetrowca, ponieważ miałem dziwne wrażenie, że siedzę bardzo wysoko tutaj i kanapa schodzi ku przodowi, więc bardzo mocno opierałem się na rączkach, znaczy na kierownicy. W związku z czym ciężko było mi przyjąć jakąś optymalną pozycję do jazdy i po prostu wykorzystać ten motocykl, może nie w pełnym, niepełnym jego potencjale, bo nie oszukujmy się, no nie mam aż takich umiejętności, ale tak, żeby faktycznie tutaj sobie bardzo dobrze się bawić. Troszkę się męczyłem. Natomiast bardzo chętnie zabiorę go właśnie na jakąś dłuższą wycieczkę. Asfaltowo mam wrażenie, że będzie optymalnie, że wtedy ta pozycja będzie super, wystarczająco wyluzowana, wyprostowana, biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, które on ma. Kontrolę trakcji, stabilizacji, ABS, nie ABS, wszystko aktywne, to naprawdę daje on poczucie takiej pewności, że wiecie, macie tam te sto kilka koników pod zbiornikiem, ale nie jest to moc, którą będzie ciężko okiełznać, wręcz przeciwnie, tutaj maszyna sporo wam pomoże. Tak patrzę coraz to na jakieś nowe detale, na ten wahacz, który jest wygięty w kształt tego banana nie bez powodu. Bardzo fajnie podoba mi się tutaj seryjny zestaw mocujący do kufrów, ładnie wkomponowany, nie ma tutaj wiecie takich stelaży jak na przykład były na Bistromie przed chwilką, tylko wszystko ładnie wkomponowane. No jest to szosowy turystyk pełną gębą, co tutaj dużo mówić. Nie wiem czy wiecie, Suzuki po japońsku to jest nie sandacz, ale kurczę, jakaś ryba w każdym razie. I tutaj patrząc na niego jest jakieś takie skojarzenie rybne, nasuwa mi się. Nie powiem do końca dokładnie z czym mi się to kojarzy, ale no przyznajcie, te takie ostre linie, te podwójne miniaturkowe światełko, które bardzo dobrze daje, robi wrażenie. I no jest to kawał fajnego, wygodnego motura. No tylko tak jak mówię, w warunkach torowych mi zdecydowanie najsłabiej się jeździło właśnie tym klocuszkiem. Zegary fajne. Ciekawostka, jak odpaliłem go i od razu ruszyłem, to zanim ten cały system wystartował, to pojawił mi się sam wyświetlacz prędkości. Nie? Że póki to wszystko nie działa, to i tak prędkość wam pokażę. Także taka, nie wiem czy ciekawa, wiedza bezużyteczna. A mówiąc o ciekawej stylizacji, GTX już w ogóle rozwala system. Nie wiem, taki generalnie to nie jest ładny motocykl, ale mi się podoba to brzydactwo charakterystyczne, tym bardziej patrząc z tej strony. Jak wiecie, znawcą i fanem sportów ogólnie nie jestem, ale no cóż, jeśli miałbym wybierać w kolejności, czym się najfajniej jeździło, to był to Wistrom 800, 1050,
jako druga, bo pozycja za kierownicą była odpowiednia. R8R. No i tutaj. Fakt faktem to dalej ciężka, duża maszyna z dużą mocą, którą ciężko było okiełznać, ale faktycznie przy moich gabarytach najłatwiej było mi się tutaj, wiecie, jakoś złożyć. Ciekawe, zobaczę na zdjęciach prasowych, jak to będzie wyglądało, jak ja wyglądałem na nim. Przypuszczam, że bardzo śmiesznie, no ale przynajmniej w moich odczuciach to faktycznie było z tego wszystkiego najwygodniejsze i najłatwiej było się do niego przyzwyczaić i w miarę skutecznie i dość szybko, przynajmniej jak na moje możliwości, jeździć.